Dobroć i miłość jest jak światło, bez którego trudno byłoby żyć. Słynny polski malarz i pisarz Stanisław Witkiewicz powiedział: cała mądrość, cała filozofia życia to tylko dobroć. Możemy powiedzieć, że dobroć jest największą ozdobą ludzkiego serca. I tym boskim darem człowiek ma promieniować więcej. Ma rozjaśniać twarze i ogrzewać ludzkie serca. Czasami jest jednak nieco inaczej. Dlatego, że w nasze serce wkrada się szatan, zły duch, który próbuje nas zwieść na złe drogi. A tymczasem człowiek oczekuje dobroci, więcej. Tęskni za nią. Człowiek spragniony jest dobroci. Tej dobroci ludzkiej oczekuje żona od męża, mąż od żony. Tej dobroci oczekują rodzice od dzieci i dzieci od rodziców. Dobroci od siebie nawzajem oczekują ludzie młodzi. Jeśli zmarnują czyjąś dobroć, mają później do końca życia wyrzuty sumienia. Możemy sobie powiedzieć, a co to znaczy być dobrym? Zwłaszcza dzisiaj, w tym zwariowanym świecie. Dawać na jałmużnę? Przypilnować dziecko? Pomóc przy zakupach jakiemuś człowiekowi? Nie kłócić się? Nie odpłacać złem? Tak, może powiedzieć, że są to istotnie częściowo składniki dobroci. Ale być dobrym to znaczy coś trudniejszego, bardziej skomplikowanego. Nosić w sobie dobroć to znaczy posiadać w sobie czystość duszy, czystość serca i sumienia, by wraz z codziennym wstawaniem być gotowym do czynienia dobrze. Więcej, żywić szlachetne uczucia względem spotkanych ludzi. Możemy powiedzieć, że dobroć polega na wypełnieniu i realizowaniu polecenia Pana Jezusa: jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Dobroć jest uczestnictwem w dobroci samego Boga. Powiem, jak powie święty Jan, Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim. Możemy się zapytać znowuż, a kto dziś zliczy wszystkie objawy dobroci, dobroci Chrystusa, wyświadczone tym, którzy się z Nim zetknęli? Zobaczcie, dobroć Chrystusa to dobroć, która leczyła człowieka, podnosiła go oraz ukazywała, kim jest człowiek, jaką posiada wartość w oczach Pana Boga. Dobroć Jezusa wybawiała ludzi z kłopotu, zawstydzenia, smutku, jak chociażby to było w przypadku wskrzeszenia młodzieńca Jaira. Znaj. Dobroć Jezusa zawsze niesie życie. Jezus, idąc przez życie, leczył ciała po to, by uzdrowić duszę. Pismo Święte mówi, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich. I tego samego domaga się od nas, od swoich uczniów, od chrześcijan. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. A święty Paweł w liście do Tesaloniczan napisał, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze. A w liście do Rzymian, nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Żyjcie w zgodzie z wszystkimi ludźmi. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i spracowani jesteście, a ja was pokrzepię. Serce Jezusa, dobroci, miłości pełne, zmiłuj się nad nami. W czasie jednego z konkursów radiowych postawiono takie
Pytanie. Jakie jest najpiękniejsze zdanie, które może usłyszeć kobieta? Może przez chwilę warto się zastanowić, drogie panie. Jakie byłoby to dla was zdanie? A panowie, pomyślcie, co byście powiedzieli tym swoim paniom. Jakie jest najpiękniejsze zdanie, jakie może usłyszeć kobieta? Po długiej dyskusji pierwsze miejsce zajęła młoda kobieta, która powiedziała tak. Najpiękniejsze zdanie, jakie może usłyszeć kobieta, to kiedy jej dziecko zaczyna o 3 w nocy płakać, a jej mąż mówi, nie wstawaj, ja pójdę, kochanie. Zobaczcie, aby życie ludzkie miało wartość, człowiek musi kochać, ale nie tylko. Musi też być kochany. Gdy się nie jest przedmiotem miłości, aby się źle kochanym, życie staje się czymś nieznośnym. Być pozbawionym miłości to utracić sens życia. Już Arystoteles w Etyce Nikomachejskiej stwierdził, bo bez przyjaciół nikt nie mógłby pragnąć żyć, chociażby by posiadał wszystkie inne dobra. Bóg nie mógł nam dać większego dowodu swojej miłości od daru swojego jedynego Syna. Właśnie w tym objawiła się miłość ku nam, że zesłał swego Syna jednorodzonego na świat, aby życie mieli dzięki Niemu. Moi drodzy, ta miłość Boża jest spontaniczna, więcej, jest uprzedzająca. Bóg pierwszy wychodzi z inicjatywą. Pierwszy proponuje przygodę wspaniałej miłości, a czyni to bez żadnej zasługi ze strony człowieka, zupełnie darmo. Bo serce Jezusa jest dobroci i miłości pełne. On jest jedynym, niezmierzonym i niewyczerpanym źródłem miłości. On ją w nas wzbudza, a naszym chrześcijańskim powołaniem jest, by wejść w nurt Bożej miłości oraz by być nie tylko przedmiotem miłości, ale także tą miłością obdarować drugiego człowieka, aby i nasze serca były pełne dobroci i miłości. Tak więc jeśli komuś pomożesz, jeśli kogoś pocieszysz, osuszysz czyjeś łzy, podniesiesz na duch, wzbudzisz uśmiech i odrobinę życzliwości, to sam poczujesz się lepszym i skłonniejszym do godnego postępowania. Wszyscy powołani jesteśmy do czynienia dobrze, a w tych czasach współczesnych, które charakteryzują się przemocą, agresją, tej dobroci szczególnie nam potrzeba. Na koniec można powiedzieć, serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.